duch, udzielenie pomocy ofiarom wojny, a także ochrona praw nieletnich. To główne tematy podjęte na Kongregacji Duchowieństwa Archidiecezji Lwowskiej. 2 czerwca duchowni Archidiecezji Lwowskiej zjechali się do Brzuchowic koło Lwowa, aby omówić najbardziej aktualne sprawy z życia archidiecezji. Na zaproszenie arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego ksiądz Oleg Salamon wygłosił konferencję na temat ochrony nieletnich w służbie Kościoła. Na spotkaniu duchowieństwa ksiądz biskup Edward Kawa przedstawił działalność Caritas Spes i posługę humanitarną archidiecezji lwowskiej oraz podziękował księdzu Marcinowi Iżyckiemu, dyrektorowi Caritas Polska, księdzu Arturowi Janiec, dyrektorowi Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz księdzu Wiaczesławowi Hrynewyczowi, dyrektorowi Caritas Spes Ukraina za dobrą współpracę i szybką koordynację jak w zbieraniu, tak i w doprawie pomocy humanitarnej potrzebującym nie tylko na terenie archidiecezji lwowskiej, lecz także na terenach, które bezpośrednio ucierpiały od wojny i na terenie których toczyły się walki. Oś Agnes Boży, що берег гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані. Завдяки участі в цій жертві, котру твій син наказав складати на його спину. Wypiekali nawet chleb, tak jak musiał zdyskować z Caritasem. Najpierw miał się ograniczyć tylko do naszej diecezji, ale potem wyszła taka potrzeba, że... Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, czcigodny księża arcybiskupie, księża biskupi, czcigodni kapłani, osobne życia konsekrowane. W tym dniu być tutaj z Wami w Brzuchowicach. Poranek 24 lutego 2022 roku, który tutaj z tej strony był. Księża, siostry zakonne, panie pośle. Na początku pragnę bardzo gorące pozdrowienia przekazać od księdza. Rządy i ludzie indywidualni, jak jeszcze proszę księdza Wiaczesława. Pani i siostry zakonne, naprawdę chciałbym, już tyle było powiedziane słów wdzięczności, ale naprawdę założyciel mojego Instytutu Paletynu, Wincenty Palety, dużo mówił o współpracy. No, bez współpracy no to nic nie jesteśmy. Czcigodni księża arcybiskupie, czcigodni księża biskupi, drodzy kapłani, siostry zakonne, środki, magazyny nasze i inne rzeczy. Także dziękuję jeszcze raz bardzo za Waszą obecność i tutaj za tę, jaka jest sytuacja w naszej archidiecezji. To tak przykład, jego tutaj nie ma, więc mogę tak powiedzieć. Jednego czy drugiego była taka odpowiedź. Na takie głupoty to ja nie mam czasu. Samego Charkowa, samo tutaj są z Charkowa, a 2 tygodnie spędziłem święta i przed świętami na terenie diecezji wrocławskiej. Tam miałem msze święte, po ukraińsku dla nich spowiedź. Proboszcz wywiesił taki napis i flagę ukraińską, że tutaj...